the city of radiant virtue. It is time to reveal the truth of its darkness. Hej, cześć, siemano wam wszystkim, ludzie z tej strony Jack. Witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Zagrajmy w Mage Seeker. Lecimy z główną linią fabularną. Ze wszystkimi pogadaliśmy, tak więc czas nam progresować fabułę w Roztopni. Wisteria planuje masową egzekucję w Roztopni. Zaprowadź tam buntowników i ukaż ludności wizję Morgany. Jeśli znajdziesz brata Rukko, uwolnij go. Okej, okay. Ogień, błyskawice i mistyczność. Okej, okay, no to poproszę o Elare oraz o Dukarda. No i jedziemy. Jeszcze na miejscu będę mógł sobie zmienić spele, żeby wiedzieć właśnie te niektóre droższe. Wielkie miasto Demacji. O proszę. Jarvan i Szybanka. Na pewno chcesz odejść dziś w nocy? Gdybym miał więcej czasu... Nie zostawiasz mi wyboru, Jarvanie. Dekret o magach nie dotyczy ciebie. Zadbałem o to. Naprawdę sądzisz, że Wisteria będzie się hamować, gdy ciebie nie będzie w pobliżu? Całe życie przeżyłam jako wyrzutek, ale przez ciebie nie mam tu już przyszłości. Szywano, nie poradzę sobie bez ciebie. Nigdy nie chciałem być królem. Więc ucieknij wraz ze mną. Możemy żyć w górach, jak wcześniej. Wiesz, że nie mogę. Ludzie szukają u mnie ochrony. Nie musisz być bezwzględnym królem. Już za późno. Żadna przemiana nie jest wieczna. Szywano, nie! Żegnaj, Jarvanie. Życzę ci powodzenia. Jak rozumiem, nikt nie zauważył Szywany zmieniającej się w smoka i odlatującej z pałacu. Garenie, czy miałeś ostatnio kontakt ze swoją siostrą? Dobrze przemyśl odpowiedź. Nie. Dlaczego pytasz? Mam dowód, że Luke zdaje w Terbizji schronienie magom terrorystom. Że co robi? Dobra odpowiedź. Sądzę, że Sylas się z nią skontaktował. Musiał przeciągnąć ją na stronę rebeliantów. Musimy powstrzymać twoją siostrę, nim kogoś skrzywdzi. I pokazać, że nie będziemy tolerować brutalności buntowników. Poprzez eksterminację wszystkich magów, rzecz jasna. Lud Demacji musi wiedzieć, że chronimy go przed magią. To obejmuje także Luxannę, obrończynię korony. Chyba się ze mną zgadzasz, Garenie. Wyglądasz, jakby cię to bawiło. Ależ skąd? Ja tylko spełniam swój obowiązek wobec królestwa. Tak samo jak ty. Garen, bier ten swój mieczyk, bierz jakichś ludzi z Nieostrożnej Gwardii i rób za bodyguarda przy Terbizji. Jak to już powiedziałem, zdaje się, w poprzednim odcinku. Przerwij egzekucję. Okej. Okay. W ogóle to już jest druga nasza wizyta chyba w tym mieście, tak mi się wydaje. Jesteś. Ty jesteś Sylas. Zabrali mojego syna. Słyszałem, co o tobie mówią, ale ci ludzie zaszli za daleko. Błagam, przerwij egzekucję. Po to tu jestem, aby uwolnić magów i zabrać ich do domu. Twój syn będzie jednym z nich. Obiecuję. Dobra, tutaj teraz tak. Jako iż będzie troszeczkę ognia, to poproszę tutaj o te pole lodowe.
A tutaj możemy wziąć sobie może te wyładowanie elektrostatyczne. Wróćmy sobie do niego. Wejdź, uratuj każdego maga, jakiego znajdziesz i uciekaj. No i mamy tego. Łatwiej powiedzieć niż zrobić. A takie coś! Uuu, i to ogłusza! Pyk, pyk. Nie, moment, na odwrót. Dobra, wait, ale to tylko jego użycie mnie ogłusza, czy ja go też mogłem ogłuszyć? Nie. Dobra, ale już mamy tego nowego maga, bynajmniej. Nie wierzę, że to mówię, ale jesteś naszą jedyną nadzieją. Proszę, zlituj się nad naszym miastem. Się powtarza, walcz z nami. Do naszej tutaj koleżanki. I właśnie, jak to wygląda? Bo Dukardowi brakowało jednej osoby. Uuu, proszę! A jednak nie Misteria. O, to ciekawe, co to za rodzaj magii? Raz. A rozumiem, z taką prędkością błyskawicy się teleportuje po prostu. No, intrygujące. Zużyjmy to. Tutaj kolejny. Tym razem do Dukarda. Proszę bardzo. Mamy maksymalną już... maksymalne obrażenia od błyskawic. Mieszkańcy wioski choć raz cieszą się na nasz widok. Też to zauważyliśmy. Łowcy magów zyskują coraz więcej wrogów. Widzieliśmy Misterię w jej obozie. Większość jej żołnierzy patroluje plac. Może ją dorwać, gdy jej czujność osłabnie. Nie. Naszym priorytetem jest zabrać magów w bezpieczne miejsce. Słyszycie to? Zaczynają egzekucję! W takim razie musimy uderzyć szybko. Chodźmy! Okej. Okay. Ta mapka się prezentuje. Dobra, w tą stronę będzie chyba jakiś sekret, więc... chętnie się nim zajmę najpierw. Okej, do Elary poszła ta osoba. O! A jak to wygląda? Aha, dobra, czyli to taka... teleportacja albo za typ, albo teleportuje się za typa, albo ten. Bo jakby obok niego coś mogę zrobić. O, seriously? Ej, co? Czemu się zregenerował? No nie mogę, co za typ! No czemu on regena dostaje? Bo co? Bo za daleko odchodzę? Ja pierdziele, no co? Jak sztucznie przedłużone to teraz było. Dobra, dostał z kolanka i poszedł. Drogi Jeremiah, z przykrością donoszę, że złamałem obietnicę. 3 dni temu wyruszyłem z Pinary i nie będzie mnie tam, gdy wrócisz. Mogę tylko modlić się do zamaskowanej pani, aby ten list dotarł do ciebie w wielkim mieście, mój nieustraszony gwardzisto.
Do wioski przybyli łowcy, pytali mamę, gdzie byłem. Wiem, że wiedzą, widziałem to w mojej wizji. Szukałem ciebie każdego wieczoru, ale widzę twoją twarz tylko we wspomnieniach. Dlatego wyruszyłem na prowincję w nadziei, że znajdę więcej ludzi takich jak ja. Nocne niebo na prowincji jest przepiękne, Jeremiah, piękniejsze niż mogłem sobie wyobrazić. Znajdź mnie i razem spocznijmy pod gwiazdami. Okej. Okay. Dobra, tutaj się cofamy. Tego miejsca. Dobra. Więc mamy jakby dwa przejścia. Jedno w lewo, drugie na wprost. Więc magów oszaleli. Okej, dobra, ale tędy nie przejdziemy, bo jest za dużo ludzi. Do kogo? Do Elary. Bądź pobłogosławiona, zamaskowana pani, modlę się o karę boską. Po latach pracy niedawno w końcu wyrobiłam sobie renomę wśród miejscowych, którzy schwalili moje chleby, ciasta, a nade wszystko ciastka. Zarabiałam niewiele, ale pochwały zadowolonych klientów były wystarczającą zapłatą. Niestety wrodzona siostra wbiła mi nóż w plecy. Rozstawiła stragan w mieście i zaczęła sprzedawać moje ciastka jako własne. Szybko pobiegła do niej z pretensjami, a ta wybuchła tylko płaczem. Siostra zawsze wyglądała na aniołka, więc gdy oskarżyła mnie o kłamstwo, wszyscy uwierzyli, że jestem złodziejką i oszustką. Od tego czasu siostra wciąż bruka moją cukierniczą reputację, ta zdrada jest plamą na moim fartuchu. Zmaskowana pani, wysłuchaj mojej modlitwy i doprowadź moją zdradziecką siostrę do ruiny. Okej, czy taka pierdoła trochę, jeśli chodzi o całą tę akcję. Proszę, ciebie tu miało nie być z tego, co kojarzę. Nie? Niestety, panie uciszaczu, nie poradziłeś sobie z piekielnym tańcem, czy jak to się tam nazywa. Z drogi! Okej, też padł, pięknie. Szkoda, że tak to wyszło. Wolałbym to zrobić trochę inaczej, no ale trudno. Okej. Dobra, czyli jak się skończy w jednym oddziale miejsce, no to z automatu na szczęście to przychodzi do kolejnych osób. Dobra, mam iść tam na górę, no to pójdziemy oczywiście nie tędy. Dobra, to też się powtarza. I tutaj na górę, tak? Tak jest. Dobra, w prawo mam iść, więc oczywiście pójdziemy w lewo. I proszę bardzo, mamy kolejnego rekruta do Vesper, okej. Okay. Mamy kolejnego srebrno-skrzydłego. Proszę ładnie. Tutaj. No proszę, zasoby i koleżankę. O nie! O kurde! Co ja zrobiłem? Kurde, poza teksturę się wrąbałem! Ej, ja nawet nie mogę magii od niej zassać! O, a nie, dobra, mogę. Aha, ale nie mogę się cofnąć. Zajebiście. Dobra, czytaj. Autosave'a. Sprzed dwóch minut. Teraz tak. Raz. Dwa, cyk, cyk, cyk. Dobra, i teraz kurde tego nie spieprzyć.
właśnie wycelować najpierw, zanim tego użyję. Tył! W taki sposób, chociaż niestety, no, poszło w trochę inny sposób, niż bym chciał, aby poszło. Dobra. Tutaj już dalej tylko do Narzyka. W ogóle ani jednej potki nie zużyłem. Słyszę krzyki na placu. Mam nadzieję, że nie jestem za późno. No, ja trochę też Sylas, mam nadzieję, że nie jesteśmy za późno. Kurde, mam tego stunującego tutaj. No ej, co jest? Co jest, ty jest nieśmiertelny teraz, czy co? A nie, po prostu mu HP nie schodzi. Co się zjebało, nawet nie pokazuje mu, że HP mu zeszło. Pierdolę. Zdjęty. Podleczenie. Kolano. Serio, jeszcze mu to zaliczyło? Ludzie, bez jaj! Aha, super! I przez jedną durną akcję podczas tego... Ja jestem teraz w dupie. Następna kapliczka jest tu, a tu mnie pewnie jeszcze czeka jakaś walka. Jakąś jedną głupią akcję, bo się kurde coś zbugowało i nie pokazywało mi faktycznego zdrowia tego jednego typa. Przez to biłem nie tego, co trzeba. Plus jeszcze ci healerzy magicznie kurwa byli nieśmiertelni nagle. To nie byłem w stanie kurde dobić. Zaraz bez potek i mam tylko minimalną szansę na podleczenie. Chyba, że użyję trybu nieskrępowanego. Dobra, będzie. Ładnie wygląda tą padły Sylas. Bardzo ładnie. Kurwa, chodź tu. Dobra. Okay, no nie do końca poszło tak, jak sądziłem, że pójdzie. Jest w ogóle typ schowany z tymi stunującymi spelami. Zajebiście i zużył mi się anioł strój. Wolałem tego uniknąć niestety. Znaczy wróć niestety. Po prostu wolałem tego uniknąć, no ale... Niestety się nie udało. No. Zaraz będzie. Cyk z kolanka.
Dobra, zakładam, że... Znaczy to zakładam, no jest powiedziane, że raz na misję to wskrzeszenie tylko działa, czyli niestety kapliczkę mi tego nie odnowi, a szkoda. Wraz z nadejściem zamaskowanej pani, dawna wojowniczka światyn opuściła ta, która z płonącą bronią w dłoni weszła na szczyt Targonu. Po dziś dzień tam czuwa, jej światło płonie doglądane przez kuratora, jego poświęcenie, ogień i duch odrodzenia zaprowadzi sprawiedliwość na tym świecie. Okej, teraz zastanawiam się, czy chodzi o Kale, czy o Mihirę, ale chyba raczej o Mihirę. Czyli o matkę Kale i Morgany. No nie, niestety, nie mam odnowienia tego aniołka. Trudno. Sylas, musimy coś zrobić, tam jest mój brat! O, jeszcze jest kolejny w tym. Następny w kolejce. Wstawili magów jak bydło na ubój. To nieludzkie! Bez obaw, Rukko. Wydostaniemy twojego brata. Daj nam tylko sygnał do ataku. No! Dobrze! Ale jak kurde wyczekał. Rukko, Aidan, zajmijcie się resztą! Tak, robi się! Gotowe, Sylas! Skrzydlata obrończyni, znana niektórym z was jako zamaskowana pani lub Morgana. Zesłała mi wizję Demacji, pogrzebanej wieki temu przez łowców magów. Czas, abyście poznali prawdę. O kurde, i to wszędzie, w całej Demacji! Nice, nawet w Terbizji. Demacja jest założona, aby chronić uchodźców, magów i niemagów. Łowcy magów wmawiają wam, że magia jest czymś wbrew naturze. Ale wszystko na świecie, łącznie z tym miastem, zrodziło się z magii. Ukrywali przed nami prawdę, ale teraz ich zbrodnie wyszły na jaw. Okłamali nas! Łowcy magów to oszuści! Miejsce magów jest tutaj! A kogo my tu mamy? Co to ma z tą ręką, że ona cały czas go tak kurde... cały czas ją tak chowa. Nie dajcie się zwieść! Ten morderca kłamie jak znud! Powie wszystko, aby obrócić was przeciwko nam, waszym obrońcom! Ale ten człowiek jest królobójcą i zagrożeniem dla całej Demacji! Słuchajcie, łowcy magów boją się, że odbierzecie im władzę! Dołączcie do mnie i razem zbudujmy wolną Demację, w której magia należy do wszystkich! Co wy na to? What? Co się stało? Okej, widzę, zostaje po pysku teraz. Okej, powiedz mi, że... Nie. Nie, nie gadajcie, że ona ich zdezintegrowała właśnie. Bo szczerze mówiąc, tak to wyglądało. I co teraz? Łowcy magów! Zniszczyć królobójcę! Weź mnie za rękę! Jestem magiem wiatru!
O kurde! Użyj mojej magii, aby nas ratować! Nice! Weź moją magię ognia! Pięknie! Nie wiem, liczyłem na trochę więcej, w sensie na jakąś trochę inną magię, no ale taka też może być. Takie najbardziej podstawowe zaklęcia niestety będą wchodziły. Ja pierdolę! To jest to, czego, co mnie wkurwia w tych healerach, nie? No kurwa, ilu was tu będzie? Dałaś mi ten cyklon, to już. Szkoda, że nie mamy te najbardziej podstawowe niestety czary, jeśli chodzi o właśnie zarąbanie, jeśli chodzi o tych ludzi, co tam stoją, no ale lepsze jest niż nic, jak to mówią, nie? Histeria ładnie dostaje. To na własne życzenie, co jest najśmieszniejsze. No, are you fucking serious? Jest jakiś totalny chaos, kurde, dzieje przez te wszystkie rodzaje magii. To sam nie widzę, co robię, czas powoli. Stop! Wiatr! Potrzebuję wiatru! Okej, okay, chyba go Wisteria nawet zabiła, co mi jeszcze bardziej na rękę. Raz, dwa. Piorun? Wiatr. O, mogę tym nieskrywanym w ogóle odpalić, jakby chciał. Ja w sumie czemu by nie? Dawaj, bierzemy ją! Będziemy obić. O nie, kurde, miał być z dymacji! Ajajaj. Okej, osłabiła tamtych, widzę. Co dalej? O! O! Okej! Okay. To już wiem, czemu łapę chowa. Chociaż może ona jej nie miała w ogóle. Dość! Wisteria! Co oni z tobą zrobili? Jestem twoją zagładą! No i tryb nieskanowany się niestety zużył. Ale nie mogłem tego przewidzieć niestety. Dobra, mamy taką tymczasową nietykalność chyba.
Kurde, jaka magia będzie na nią najlepsza? Nie wiem. Wygląda jak żadna magia, którą do tej pory miałem. Wiadomo, tam w tej jednej misji, jak pierwszy raz ją spotkaliśmy, to mieliśmy dostęp do jej magii, ale dalej nie wiem, co to jest konkretnie za magia. Okej, ładnie. Co jest? A się leczy skubana! A czekaj, to jest chyba taki ten! Kurde, widziałem w Wiedźminie trzecim taki ten! Alternatywa znaku QL było coś takiego. Że trzymamy znak i przez to zadawane nam obrażenia są ten. Leczą nas po prostu. Dokładnie. Dobra. Muszę w dobrym momencie tego. Jak się to by sprawdzało? Really? Średnio. No ej, come on! No jak?! Puls mocy jest dobry. Teraz je po prostu nie atakować, tylko cały czas unikać. A zaraz będę mógł użyć tego, żeby podleczyć. Okej, teraz nic nie robimy. Co się nic, wiadomo, nie atakuje. Teraz mogę. Gdzie jest? Tutaj. Chcę zrobić. Okej, dobra, jestem blisko, nie? To nic, nic takiego nie stanie. Za 11? Serio? Mało. Dostałem damage'a, ale... Dostałem 100. Podleczmy się w takim razie. No niestety zeszło. No dobra, mam już końcówkę walki, no to teraz tylko tego nie popsuć i będzie okej. No, gdzie jesteś? Tutaj. No co ma się leczy? Żeby ja jej nie tykam. No i tryb jest skrępowany tak na dokładkę. Trzymaj! Serio nie zabiło jej to? Dobra, ale dobiłem ją ja sam. Okej, okay. Pogadaj misterium w roztopni. Ale powiem, mam fajny ten skin, jaką upadł z nas. Co jest do chuja z nią? Widzieliście to, no jakby kurde? Jak spaczona wersja Kale albo jakiś demo w nią wstąpił. Sylasie! Wydostańmy go stąd! O kurde! Ty, Aida, no to masz krzepę, jak potrafisz, kurde, Sylasa tymi kajdenami tak ciągnąć. Nie dopuść do egzekucji, okej. Okay. No i mistyczne są na full. Błyskawica też jest na full, czy tam burza. Do lodu jedna osoba. Do natury jedna osoba. No i dobra. Ciekawe, czy jest trafemu, żeby wszystkich rozwinąć maksymalnie. Witaj z powrotem. Trochę się martwiliśmy. Nigdy nie zostaje na długo.
Misja w Roztopni powiodła się. Zdobyliśmy tylu nowych rekrutów. Ocaliłeś nas, Sylasie. Chcemy pomóc. Chętnie powiem w histerii kilka słów prawdy. Dekret egzekucyjny księcia tylko podsycił opór. Możemy to wykorzystać. Ale dziś będziemy mogli spać spokojnie, wiedząc, że nasi magowie są bezpieczni. A co z Lux? Jej też trzeba pomóc. Miałem szczęście, że wyszedłem cało z tej walki z Wisterią. Muszę spotkać się z Gideonem i Karą przy tronie, by ustalić nasze kolejne posunięcie. Dobra, no myślę, że możemy to jeszcze ogarnąć. Tutaj, o, Ruko, brat i Kara jeszcze mają do pogadania, no to oczywiście to zrobimy najpierw. Straciłam już przed nią innych przyjaciół, ale... To nigdy nie staje się łatwiejsze. Nie, nigdy. Kusi mnie, by pomścić jej śmierć, ale ona by tego nie chciała. Chciałaby, abyśmy walcząc kierowali się troską o siebie nawzajem, nie gniewem. Gdyby wszyscy tak robili... Ciekawe, jakby wyglądała ta wojna. Mam nadzieję, że się dowiemy. Okej, ale to było tak po prostu, a jeszcze mamy inny temat, a propos misji. Dobrze się wszyscy sprawiliście. Łowcy magów nieprędko zapomną o upokorzeniu, jakiego doznali w Roztopni. Tak, muszę przyznać, że jestem dumny z naszej małej bandy. Nasza koordynacja jest lepsza niż kiedyś. Zaczynamy myśleć jak zespół. Być może dlatego, że dowódca też teraz tak myśli. Co? Nie mam pojęcia, o czym mówisz. Chodzi tylko o to, że my... Posłuchaj tylko. Mówisz teraz my, a nie ja. Zmieniłeś się, choć zapewne jeszcze tego nie dostrzegasz. Mimo całego tego gadania o żądzy krwi, wygląda na to, że przez cały czas miałeś zadatki na przywódcę. Jasne. Nic o tym nie wiem. Uparty jak zawsze. Wiemy zatem, że przynajmniej jedna rzecz się nie zmieniła. Okej. Zaklęcia w takim razie. Okej, 1500. To najpierw właśnie odblokujmy te takie lepsze rzeczy. Niewidzialność. Czy to jest mi takie potrzebne? Niekoniecznie, ale i tak chcę odblokować. Żeby wymaksować to drzewko po prostu. Tarczy. Dla mnie to, że ta tarcza jest za 3 punkty, to jest trochę overkill. Powinna być za 2. No, rzuca kulę energii, zadając obrażenia wrogom. Super, no ale co z tego, skoro kurde... Ja mogę tylko rzucić kulki, a gościu jak nie ten trafi, to mnie jeszcze zastunuje. I tutaj... Prędkość światła. Teleportujesz się za wrogą. Umiejętność ta zwiększa również na pewien czas obrażenia od burzy zadawane przy ataku. Oj tak, to jest bardzo dobry atak. Okej, czyli... Jakie drzewko jeszcze? Jeszcze wiatr. No, ogień i lód jeszcze potrzebują po jednym, ale... Czyli mamy połowę drzewek wymaksowanych. Czyli potrzebuję... 400... 800... 1300 zasobów, żeby mieć wszystko ulepszone. To nie jest, to naprawdę nie jest mało, dużo. Za jedną misję spokojnie tyle zgarnę. Ruko, ty żyjesz! Kino, to naprawdę ty? Wiedziałem, że pewnego dnia się odnajdziemy. Każdej nocy spoglądałem na wschodnią gwiazdę. W nadziei, że ty też na nią patrzysz. Odnajdywałem ją każdej nocy. Kino, to jest Sylas. To dzięki niemu tu jesteś. Ledwo pamiętam, jak to jest mieć rodzinę. Cieszę się waszym szczęściem. I bueno, Ruko też ma coś do powiedzenia. O swoim bracie oczywiście. Jak radzi sobie Kino? Świetnie, wszystko idzie znakomicie. Znaleźliśmy mu miejsce do spania i jakąś robotę. Szybko poszło, pewnie pracuje razem z tobą w kuźni. Jednak nie, powiedział, że dobrze radzę sobie sam. Poza tym uważa, że znalazł zajęcie, którego obóz potrzebuje bardziej. A więc, jakie to ważne zajęcie otrzymał Kino? Jest teraz mistrzem herbaty. A to tak, on tak na poważnie. Czym? Parzę dla wszystkich herbatę. Zdaje się, że najwięcej wypija Jobs. W domu Kino robił zawsze herbatę dla ojca, więc jest ekspertem.
Dziś zaparzył trochę białej joniańskiej herbaty, którą ukradliśmy z bazy łowców magów w ubiegłym tygodniu. Jest dobra? Ja raczej słabo znam się na herbacie. Wyśmienita, uwielbiam wszystko, co robi kino. Okej, stary, daj mi tej herbaty trochę, bo z chęcią spróbuję. Ja jestem herbatożłopem, nie? Są benzynożłopy w Mad Maxie, są alkoholicy, a ja jestem herbatoholikiem i herbatożłopem w jednym. Teraz Aidan. O Kaliope. Aidanie, przyznam, że ciekawi mnie, jak poszła ci rozmowa z Kaliope. A tak, poszła znakomicie. Powiedziałem jej wszystko, a ona i tak już wiedziała. Byłem takim głupcem. Zdawało mi się, że ją oszukałem, gdy powiedziałem jej, że jej nie kocham. Ale ona znała prawdę. Wiedziała, że kłamie. Kiedy myślałem o niej, ona przez cały czas myślała o mnie. Wiedziała, że znowu się spotkamy. I tak się stało. Mądra kobieta. Cieszę się, że się wam udało. Czuję się jednak nie w porządku, bo nie skorzystałem właściwie z żadnej rady, którą mi dałeś. Nie? Nie, zupełnie o nich zapomniałem, gdy tylko zacząłem mówić. Przepraszam cię za to, ale daj znać, jak tobie pójdzie. Nie? A, nie, nie zrozumieliśmy się. Ja nie próbuję. Wierzę w ciebie. Ty też znajdziesz prawdziwą miłość, Sylasie. Dzięki, Aidanie. W sumie to jest naprawdę intrygujące, nie? Mnie naprawdę zastanawia, czy jakby to wyszło, gdyby Sylas i Lux byli faktycznie ze sobą. Bo wbrew pozorom to jest naprawdę dobra kombinacja. Bo wiecie, jeśli Lux nie będzie w stanie się obronić, będzie za słaba, no to Sylas, kurde, trochę jej magii weźmie i już będzie po prostu jeden wielki rozpierdol i ją obroni przed wszystkim i wszystkimi. I nie tylko jej magią, bo wiadomo, nie wiadomo, kto ją zaatakuje. Ale jeśli magowie, to mają przejebane. To a propos króla. Nigdy nie spytałem, z którego regionu Demacji pochodzisz, Gideonie. Nigdy nie spytałem, z którego regionu Demacji pochodzisz, Gideonie. Ze stolicy, tak samo jak ty, choć dziś mocno się różni od miasta, w którym dorastałem. Nie mam o tym pojęcia. Pół życia spędziłem za kratami. Król Jarvan był silnym władcą, ale Demacja potrzebuje zmian. Może dałoby się przekonać jego syna do zawarcia z nami przymierza. Jeśli dobrze zrozumiałem w poprzednich odcinkach taki dość mocno pretensjonalny ton Jarvana a propos planów jego ojca, to jest szansa, że Jarvan III samemu chciał, aby zaprzestano polowań na magów. Chciał, aby łowcy magów zostali rozwiązani. Ale niestety zginął, zanim ten jego dekret dotarł do opinii publicznej. No a co się z nim dalej stało, no to nie wiadomo. To mało prawdopodobne. Nowy Jarvan jest dokładnie taki sam jak stary. Arogancki i rozpieszczony bydlak. Byłem o krok od ukarania ich obu śmiercią, na jaką zasłużyli. Ale w przypadku ojca, ktoś mnie uprzedził. Nie żeby to obchodziło łowców magów. Wolą obwinić mnie, zamiast szukać mordercy. Oni wiedzą, że to nie byłeś ty, Sylasie. Co? To pilnie strzeżona tajemnica, nawet wśród łowców magów. Ale ci, którzy tam byli owego dnia, wiedzą, że król i jego strażnicy zginęli od noża. A nóż nie jest bronią typową dla ciebie. No nie, bardziej są to pięści albo obuchowe łańcuchy. Ewentualnie magia. Cudza. Zatem wiedzieli. Wiedzieli i od samego początku robili ze mnie kozła ofiarnego. No to wygląda. Powiedz mi, Sylas, dziwi cię to? Bo mnie niespecjalnie. Co dalej, Sylasie? Pytasz mnie, jakbym to ja tu rządził. Morgana dała ci błogosławieństwo, a ty poprowadziłeś nas do zwycięstwa w Roztopni, gdzie nie zginęli żadni magowie. Nie ma lepszego kandydata na następcę Leilani. Jeśli na pewno tego chcecie, to jest to dla mnie zaszczyt.
Jesteśmy pewni, że dasz radę. Twoja nowa strategia rozpaliła powstańców. Ale Wisteria już odzyskuje siły w stolicy. Na pewno uderzy ponownie. Jej potęga w walce. Nawet ludzie Wisterii byli oszołomieni. W pojedynkę nikt z nas jej nie pokona. A Hezbeth przyspiesza wszystkie eksperymenty. Przynosi więźniów całymi gromadami do centralnej siedziby. Sądzę, że jest wśród nich mój mąż. Zatem to będzie nasz następny cel. Szkoda, że Leilani nie zobaczy, jak powstanie rośnie w siłę. Mam nadzieję, że byłaby z nas dumna. Dobra. Obgadane. Już nie ma z kim też pogadać, nie ma czego upgrade'ować. Zobaczmy tylko, czy jest jeszcze ten poboczny jakiś dostępny, typu lab albo ta akcja. Jest! Mamy szept w lesie 5 i mamy, i tak, to jest ostatnia. Uj, sam ogień! A to ciekawe. To weźmy tutaj Dukarda, myślę, i Lorna. Zobaczmy, tutaj siedziba w ukrytej przełęczy i pozostałości. Okej, czyli to jest co? To jest pewnie też ostatnia misja, tak mi się wydaje. I tutaj więzienie Hezbefa. Dobra, zasadzka i zasadzka. No, to same zasadzki dostarczą mi też aż nadto zasobów, jeśli chodzi o lepsze odtwarzanie zaklęć. No, ale to dopiero w kolejnym materiale. Ode mnie póki co to będzie tyle. Do usłyszenia i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Zagrajmy w Mage Seeker, w którym, jeśli dobrze pójdzie, to załatwimy dwie kwestie poboczne za jednym zamachem. Do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć!